Witam serdecznie. Poprzednie części czytanych artykułów znajdziecie w folderze Rozwój duchowy przedwojennej Polski. Odnośnik do tej playlisty zamieściłem w opisie nagrania. Życzę miłego słuchania. Trzy wybrane fragmenty z dzisiejszego nagrania. Nie wiem rzeczywiście wobec czego stoję i nie zdałbym sobie z tego zapewne sprawy, gdyby jakaś dziwna, bezwiedna i nieumotywowana pewność nie pouczyła mię, iż znajduję się rzeczywiście wobec świata, którego cywilizacja o tyle przewyższała waszą, że potrzeba by było wieków całych pracy i ewolucji, by dojść do tego, czym my byliśmy wówczas. Elektryczność, będąca owym symbolicznym lewarem Archimedesa, stanowiła dla mieszkańców Atlantydy ów potężny czynnik wpływu na tereny pojedyncze Ziemskiego Globu, jeśli nie na świat cały. Otóż, posługując się tymi dwiema siłami, doszli Atlanci do wielkiej władzy nad materią, czego słabe echo przekazały nam legendy, czyli, innymi słowy, Lewar ich rzeczywiście podważył świat, a lewar ten stanowiła siła magnetyczna. Przeprowadzane były całe sieci przewodników elektrycznych podziemnych na olbrzymich przestrzeniach pomienionych obszarów, w celach podtrzymania równomiernej temperatury gruntowej. Rok 1925 Jadwiga Domańska Atlantyda. Od redakcji. Oddając poniższą pracę do zużytkowania w naszym czasopiśmie, załączyła pani Domańska parę słów wyjaśnienia w sprawie jej genezy. Rewelacje, które Państwu posyłam pod tytułem Atlantyda, powstały w dość dziwnych okolicznościach, mianowicie Podczas najdłuższej mojej nieobecności w kraju, dr Habdang Watraszewski zaczął seansować z panią Martą Czernigiewicz, której nie znałam podówczas zupełnie. Otóż, po moim powrocie z Włoch, dr Habdang nic mi nie mówił, co było tematem ostatnich rewelacji z panią Czernigiewicz i przy pierwszym dotknięciu ekierki przeze mnie zaczął się komunikat... Dosłownie od miejsca, na którym się urwał na ubiegłym seansie z panią Czernigiewicz. Kontynuowany był tak na zmianę, to przeze mnie, to znów przez panią Czernigiewicz. W ten sposób powstały rewelacje, które państwu posyłam. Koniec cytatu. Wizja pierwsza. Medium. Pani Jadwiga Domańska. Manifestuje się profesor Leopold Monatow. Obecny dr Habdang 4 stycznia rok 1924. Atlantyda obejmowała tereny poczynające się od dzisiejszego Gibraltaru i ciągnące się aż po Amerykę, zajmując nawet pewną część dzisiejszej Ameryki, bo kolonia była niezwykle obszerna i rozrzucona. Właściwie mówiąc, była to cała grupa osobnych państw złączonych w jedno pod nazwą Atlantyda. Z drugiej strony wrzymała się aż po Tesalię grecką, zamknięta Morzem Egejskim. Była to właściwie kość niezgody między Jonami i pograniczną kolonią Atlantydy. Trzeci klin wżynał się w pustynię sacharyjską i z tego powodu niesnaski między Numidami, Lubijczykami i Egiptem, którym to państwem obładnąwszy następnie, narzuciła mu swój kult religijny i cywilizację. Tę ostatnią przyjęła jedynie kasta kapłańska. Czwarta, że tak powiem, ściana Atlantydy biegła nierówną linią, poczynając od cieśniny gibraltarskiej. Po chwili odpoczynku medium daje w dalsze objaśnienia. W swoim czasie, podając wam szczegóły tyczące Atlantydy i sięgając śmiało w jej antropomorficzne dane, nie miałem wyczerpujących danych przedmiotu, o którym mowa. Charakter budowy czaszki Atlanta można znaleźć jeszcze między szczepami indyjskimi i między Aztekami, dalej wśród czcicieli słońca, których szczepy dają się spotkać dziś jeszcze w Afryce. Wreszcie wśród Inkasów peruwiańskich z ukształtowania czaszek ich można wyciągnąć wnioski odnośnie do kultu religijnego w Atlantydzie przechowali oni nawet dziwnym trafem znajomość tajników natury oraz podpatrzyli wpływ słońca w pewnych okresach roku na wszystkie żyjące organizmy Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że Atlanci znali fenomenalnie działanie promieni słonecznych na rozwój lub zanik życia organicznego. Z układu zaś konstelacji czerpali wskazówki, kiedy promienie słonecznego boga są dodatnie, kiedy zaś zabójcze. I tak, w miesiącu odpowiadającym według dzisiejszego rozkładu kalendarza, lutemu, promienie słoneczne miały cudowne właściwości rozrodcze i lecznicze, Natomiast podczas ostatnich czterech dni tegoż miesiąca należało ich unikać, gdyż stawały się w tym okresie szkodliwe. Dwa następne miesiące, w których energia słoneczna niezmiernie dodatnia dla wegetacji roślinnej uważaną była za zabójczą dla organizmów wyższych, ówczas burzenia się krwi, Atlanci spędzali w ciemności, przeznaczając go na misteria poświęcone bóstwom mroków. Był to czas czyszczenia krwi i kultywowania ciała. Wizja druga. Wędrówka duszy, czyli inaczej włóczęgostwo po wszechświecie. Medium pani Marta Czernigiewicz. Manifestuje się profesor Leopold Monatow, obecny dr Habdang. 6 stycznia, rok 1924 Żywotny punkt, na próżno poszukiwany przez uczonych, pragnących zdać sobie sprawę z pewnych objawów psychologicznych, często zdumiewających co do natury swej i właściwości, znajduje wyjaśnienie swe w wielkim i odwiecznym prawie reinkarnacji. Jest to filar, na którym opiera się cała budowa. W łączności z pomienionym przedmiotem, co do którego wypowiedziałem się jednocześnie już na innym miejscu, chciałbym uświadomić włas z własną moją przeszłością, którą pozostawiłem za sobą w poprzednich moich egzystencjach, o ile stan obecny mój duchowy pozwoli mi orientować się w tym względzie. Otóż, jak wszystkie istności do rasy naszej należące, pierwszy okres mego doświadczenia życiowego o ile mogę sięgnąć pamięcią w przeszłość, musiałem odbywać w Egipcie tej ojczyźnie prawdy. Owa prawda objawiona przez najwyższą istność przeznaczoną była do służenia nam jako talizman przez ciąg naszych kolejnych bytów i wspierała nas przy dźwiganiu ciężaru karmy. O, jakżebym pragnął być świadkiem odnowy tych wielkich kultów, tak wzniosłych i pięknych, iż ludzkość cała pochyliłaby się w zachwycie przed słońcem tym gorejącym wiecznym światłem. Żyłem w tym kraju tajemnic wszystkiego lat trzydzieści osiem, lecz dalsze moje doświadczenia trwały w podziemnym Egipcie, tam gdzie spoczywał mój trup żyjący. Zwróćcie, proszę uwagę na to wyrażenie trup żyjący. Albowiem kryje ono w sobie jedną z wielkich prawd ezoteryzmu. Balsamowanie w Egipcie nie było tym, czym je sobie przedstawiano w ogóle i stanowiło coś znacznie więcej aniżeli zwykłą ceremonię pogrzebową. Była powolnym przejściem z jednego stanu w drugi. Przeciwdziałając rozkładowi ciała, zapobiegano jednocześnie oddalaniu się od niego ducha. I ten pozostawał przy dawnej swej siedzibie. Sprawa zatem balsamowania była, jak to wspomniałem, więcej niż obrządkiem pogrzebowym była sposobem złagodzenia również przejścia z jednego stanu w inny, który inaczej mógłby być nadto brutalnym dla istot duchowych, znajdujących się jeszcze, że tak powiem, w stanie niemowlęctwa. Umiejętność balsamowania pozostawioną była Egipcjanom w spadku przez rasę poprzednią, o której będę wam może mówił w swoim czasie, ale tradycja jej uległa niektórym zmianom i samobrządek zepsutym został, co było przyczyną opóźnienia się ogólnego rozwoju. Materia bowiem fizyczna, nie mogąc wchłaniać się w pewnych przypadkach zatrzymywała przy sobie materię astralną, i tym sposobem nie dozwalała istności duchowej oddzielić się w zupełności. Po dziś dzień znajdują się w niektórych muzeach mumie, które na was robią wrażenie trupów, ale które w rzeczywistości są umarłymi żyjącymi, jak was objaśniłem, albowiem nie były one w możności reinkarnować się z powodu zbyt doskonałego zabalsamowania. Objaśniłem wam już w swoim czasie i warunki, w jakich odbywa się oddzielenie ducha od ciała. Owe warunki, pogwałcone w swoim czasie, mogłyby obecnie znaleźć zadośćuczynienie, jednak nie inaczej jak przez autodefe, które powróciłoby ciału astralnemu to, co mu się od dawna należy i tym sposobem pozwoliłoby na dalszy rozwój duchów pozbawionych wolności. Co do mnie to stadium spoczynku w podziemnym Egipcie było dość krótkie dzięki wypadkowi a mianowicie spaleniu się świątyni w której ciało moje było złożone ów okres więc połowicznego snu był krótszym dla mnie aniżeli by to miało miejsce w normalnych warunkach wizja trzecia medium pani Marta Czernigiewicz Manifestuje się profesor Leopold Monatow, obecny dr Habdarg, 10 stycznia rok 1924. Każda chwila przynosi mi obecnie nowe uświadomienie. Nie skończyłbym, gdybym się starał wszystko, co widzę, objaśniać sobie w miarę możności. Co mi się zdawało pewnikiem wczoraj, staje się dziś jedynie przejściem dla światła nowej, bijącej w oczy prawdy. Otóż, niedawno jeszcze sądziłem, iż inkarnacja egipska, o której kilka słów Wam powiedziałem, była moim pierwszym ziemskim bytowaniem. Tymczasem, spostrzegam poza tym murem egipskim jeszcze nowe światła i budząca się powoli pamięć moja, ukazuje mi znów inne horyzonty, inne kraje, tak różne od tych, które widziałem lub przeczuwałem dotąd, iż odczuwam tak, jakby wrażenie powrotu do epoki mej ostatniej śmierci w łączności, z uczuciem pewnego oszołomienia. Mam albowiem przed sobą obrazy cywilizacji tak posuniętej, iż nie zdaje mi się, by to należało do przeszłości – czy więc miałby to być przyszłości obraz? Nie wiem rzeczywiście, wobec czego stoję i nie zdałbym sobie z tego zapewne sprawy, gdyby jakaś dziwna, bezwiedna i nieumotywowana pewność nie pouczyła mnie, iż znajduję się rzeczywiście wobec świata, którego cywilizacja o tyle przewyższała waszą, że potrzeba by było wieków całych pracy i ewolucji, by dojść do tego, czym my byliśmy wówczas. Plemie najzupełniej różne, i nie mówię tu jedynie o budowie fizycznej, lecz przede wszystkim o wysokości polotu duchowego. Byli to prawdziwi olbrzymi ducha i wiedzy. Co uczynili i co widzę w tej chwili, rzucone na ekran astralny mej pamięci, mogłoby mi pozwolić wątpić o własnym rozumie, Gdyby istniała obawy utracenia go tutaj. I pozostaje w niepewności bijąc się z myślami i wysilając umysł i pamięć. Wspomnienia me, początkowo chwiejne i niepewne, konsolidują się z wolna, stają się więcej określone i realne, wreszcie, jak gdyby po nagłym odpadnięciu zasłony, orientuję się, iż mam przed sobą starożytną. Legendarną Atlantydę tak dobrze znaną mi w swoim czasie. Wizja czwarta. Medium pani Jadwiga Domańska. Manifestuje się profesor Leopold Monatow, obecny dr Habdang. 13 stycznia rok 1924. Gdy Archimedes w późniejszych wiekach żądał punktu oparcia, by móc świat poruszyć w swych posadach, powtórzył jedynie tylko wezwanie, którego echo doszło go z owych starożytnych czasów, albowiem problem owego potężnego tradycyjnego Lewara, urzeczywistnionym był przez tych, którzy wyprzedzili byli na drodze odkryć wszelką nowoczesną wiedzę. Owa nadludzka wiedza stała się wszakże również przyczyną zguby ich. Elektryczność, będąca owym symbolicznym lewarem Archimedesa, stanowiła dla mieszkańców Atlantydy ów potężny czynnik wpływu na tereny pojedyncze ziemskiego globu, jeśli nie na świat cały. Zdumiewające fakty, zdające nam się cudami, praktykowane w świątyniach starożytnego Egiptu, były jedynie słabym odblaskiem wiedzy tych olbrzymów, przyniesionej do Egiptu będącego wówczas jedną z ich kolonii. Aby niektóre kolonie ich, jak na przykład leżące w bliskości biegunów lub na granicach dzisiejszej Syberii, miały potrzebną ilość ciepłoty, dla rozwijania się w krajach tych wegetacji i fauny na równi z innymi krajami, przeprowadzane były całe sieci przewodników elektrycznych podziemnych na olbrzymich przestrzeniach pomienionych obszarów, w celach podtrzymania równomiernej temperatury gruntowej. Dokonywane ostatnimi czasy poszukiwania kopalne na Syberii doprowadziły do odkrycia kościca zwierząt uwarunkowanych do życia w krajach tropikalnych, co dowodzi, iż klimat tamże w pewnych czasach był innym, aniżeli jest nim obecnie. Nadmienić zaś należy, iż proces naturalnego stopniowego ochładzania się kory ziemskiej był już podówczas dobrze zaawansowanym, zwłaszcza w krajach podbiegunowych, na skutek czego właśnie wypadało znaleźć sposób ustalenia sztucznej ciepłoty potrzebnej do tego, by tak wielkie terytorialne obszary nie pozostawały niezużytkowane odpowiednio na potrzeby rasy. Rasa ludzi zamieszkujących owe sztucznią na okolice i inne jeszcze dystrykty noszące jedną wspólną nazwę Atlantydy, nie była rasą tąż samą co rasa Atlantów. Składały się na nią narody z innych ras, a nawet szczepów pochodzące. Północne owe dystrykty zaludnione były rasą o wąskim, wydłużonym czerepie. Obdarzoną słabą inteligencją pozbawioną inicjatywy własnej ludźmi, którzy wobec władców owych bezmiernych terenów odgrywali rolę niewolników najzupełniej ujarzmionych będących biernymi narzędziami wobec kasty wyższej inteligencji. Ówcześni Atlanci byli trzecią z kolei rasą ludzi rozwijającą się na globie ziemskim. Pierwsza rasa, bardzo jeszcze prymitywna i barbarzyńska, na skutek wielce powolnego i utrudnionego rozwoju ustąpiła miejsca drugiej rasie, przez którą przeszedłszy ludzkość mogła dopiero rozkwitnąć w trzeciej swej kolejnej rasie. Lecz rozwój ten doszedł niestety do swego kulminacyjnego punktu nadmiar wiedzy zniszczył ducha tej rasy. Wspaniale rozpoczęta, oraz rozwijająca się ewolucja, wstrzymaną została, nie osiągnąwszy celów wyższych, albowiem w obłędzie spowodowanym bezmierną dumą, uległo zapomnieniu to, co było boską iskrą doskonalenia się rozwoju tego, jego inicjatywą i pobudką. W sprawie owej wysokiej wiedzy, a raczej sposobów na tejże wiedzy opartych i stosowanych przez Atlantów dla wywoływania przewrotów w świecie, wypada zaznaczyć, iż elektryczność, która tak wysoką u nich odgrywała rolę, stanowiła tamże jedynie drugorzędną siłę. Odnaleźli oni bowiem w przyrodzie prawo, nierównie potężniejsze, które wy dziś zaledwie może przeczuć jesteście zdolni, a jest nim prawo kontrastów przyciągania i odpychania. Otóż, posługując się tymi dwiema siłami, doszli Atlanci do wielkiej władzy nad materią, czego słabe echo przekazały nam legendy. Czyli innymi słowy, lewar ich rzeczywiście podważył świat, a lewar ten stanowiła siła magnetyczna. Narzędziem ich pierwotnego działania był magnes. Operując magnezem, o sile którego obecnie trudno dać pojęcie, doszli oni do wyników po prostu zdumiewających i nie tylko byli w możności, jak wam o tym wspomniałem, poruszać góry, lecz przyczynili się do zniszczenia niemal jednej całej części świata oraz do zmiany warunków atmosferycznych i etnograficznych ziemskiego globu. Oprócz sił czysto materialnych, jakimi dysponowali Atlanci. Otrzymywali oni nierównie większe jeszcze efekty i korzystali za pomocą sił psychicznych. Nie zdarzyło się od owych czasów nigdy już więcej w dziejach ludzkości, by czynniki natury ludzkiej, właściwości tejże i zdolności były tak wyzyskane publicznie jak w owych właśnie czasach miało miejsce. I niech wolno mi będzie użyć tego wyrażenia, iż czasy owe były złotym wiekiem magnetyzmu i sugestii za pomocą sugestii rozumianej już nie zupełnie inaczej aniżeli obecnie panowali oni niepodzielnie nad ludami które byli w stanie ujarzmić i utrzymać w mocy czyniąc z nich niewolników swych pod wpływem terroru wywoływanego za pomocą efektów których ludy te nie były w stanie zrozumieć jako przechodzących zakres ich pojęcia na skutek czego władcom swym przyznawali moc boską, której poddać się należało. Atlanci kultywowali astronomię i biorącą z niej początek geometrię, czego dowodem są piramidy egipskie, których konstrukcja opiera się na astronomii, tradycją przekazywanej przez Atlantów Egiptowi. Egipcjanie, którzy cywilizację swą zawdzięczają Atlantom, przekazali resztki tradycyjnej wiedzy, której wy obecnie bełkoczycie z trudnością pierwsze zaledwie wyrazy. A czy wiecie, pytam, co na przykład przedstawia sobą wielka piramida Cheopsa? Był li to grób czy mauzoleum zmarłego króla, jak to przyjęte było ogólnie i podane do wiary przez mądrych egiptologów, łamiących sobie głowy nad pomienionymi zadaniami. Ale jeśli owa piramida ma być grobem, gdzie jest w takim razie nieboszczyk i czemu w miejscu centralnym, gdzie można się było spodziewać, iż leży mumia, znajduje się jedynie kamienny posąg anioła? Jeśli więc owa piramida nie jest grobem, to czymże jest ona w rzeczywistości i w jakim została zbudowana celu? Otóż na to pytanie mogę wam dać odpowiedź ostateczną i prawdziwą. Piramida Cheopsa jest po prostu wykładnikiem astronomii i geometrii. Twierdzenie to wydaje się może dziwnem na razie, w gruncie rzeczy natomiast sprawa ta przedstawia się bardzo prosto dla tych, którzy nie potrafią zdać sobie sprawy z dobiegających ich ucha tajemniczych głosów, których echo Niesie wam wibracje niezwykłej świetności i cywilizacji narodów, od dawna znikłych z powierzchni ziemi. Piramida Cheopsa będzie niczem więcej jak zbiorowiskiem bloków kamiennych, niespojonych zda się nawet cementem, przedstawiające się w konstrukcji swej jako praca olbrzymów, niepokojąca jednocześnie swą tajemniczością. I mimowolnie zastanawia nas zarówno forma, jak i myśl przewodnia struktury wielkiej piramidy, rzeczy dostępnej dla każdego badacza, a mianowicie doskonały kwadrat, doskonały trójkąt i rzecz może jeszcze dziwniejsza, iż każdy z czterech kątów piramidy odpowiada ściśle z różnicą zaledwie może czterech minut wytycznym kardynalnym punktom czterech stron świata. Jeśli weźmiemy pod uwagę, iż busola była wówczas instrumentem nieznanym, to co wypada nam myśleć o narodzie, który bez wielkiej innej pomocy, prócz zdumiewających swych wiadomości w dziedzinie astronomii, był w stanie zorganizować te olbrzymie masy głazów w sposób tak drobiazgowo trafny? Wizja piąta Medium Pani Jadwiga Domańska Obecny dr Habdang, manifestuje się profesor Leopold Monatow. 18 stycznia rok 1924. Jeśli przeciągniemy linię prostą przechodzącą ściśle przez szczyt piramidy, przekonamy się ze zdziwieniem, iż ci, którzy postawili nam owe kamienne zagadnienia, nie należy zapominać, iż nadzwyczajnici architekci byli jedno uczniami mistrzów z Atlantydy mieli pojęcie równie dokładne jak my dziś obecnie dotyczące rozmiarów ścisłych kuli ziemskiej i potrafili kalkulować z tak drobiazgową ścisłością, iż linia, o której mowa powyżej, wskazuje istotnie kierunek idealnego południka przechodzącego przez najznaczniejszą ilość rozmiarów suchego lądu, a najmniejszą wodnych. Dwie inne proste linie wyprowadzone z dwóch kantów piramidy i przedłożone do delty Nilowej tworzą trójkąt, obejmujący w zupełności deltę podczas gdy trzecia linia idąca od wierzchołka dzieli ową deltę na dwie kompletnie równe połowy. Czy okoliczności te nie dają do myślenia, i czy wobec nich jesteśmy uprawnieni uważać ową piramidę za Zwykłą jedynie formę geometryczną, wystawioną bez określonego planu. Przechodzimy obecnie do punktu ciekawszego, jeszcze nad którym nie zastanawialiście się zapewne nigdy. W sprawie tej bowiem chodzi o rzecz znacznie poważniejszą, i przechodząc kolejno od jednej dedukcji do następnej, moglibyśmy dojść powoli do zademonstrowania Wam problematu stanowiącego rozpacz uczonych matematyków mianowicie, Kwadratury koła. Wizja szósta. Medium pani Marta Czernigiewicz, obecny dr Habdang manifestuje się profesor Leopold Monatow 26 stycznia rok 1924. Trzymajmy się porządku, pozostawiając na boku linie proste szukajmy koła w piramidzie. Rzeczą dobrze znaną w geometrii jest stały stosunek między obwodem koła a średnicą jego wyrażającą się cyframi 3,1416. Otóż podstawa piramidy wynosi 232 805 m, wysokość 148 208 m. Podwójcie rozmiar wysokości co da cyfrę 296 416. Weźcie poczwórny rozmiar podstawy co da cyfrę następującą 931 220, co stanowi obwód, czyli perymetr owej piramidy. Jeśli te dwie ostatnie cyfry podzielimy przez siebie, otrzymamy jako rezultat liczbę 3,1416, to jest formułę owego stosunku obwodu koła do średnicy jego oznaczoną grecką literą π. Dowodzi to niedwuznacznie, iż przy budowie tego wielkiego pomnika kwestia ta była zrozumianą i odpowiednio pod uwagę wziętą. Prawidłowie kwadrat zamknięty w idealnym kole. Proszę o tym nie zapominać, gdy przejdziemy kiedyś do kwadratury koła. Na uwagę zasługuje dalej sprawa następująca. Odległość ziemi od Słońca znaną nam jest dopiero względnie od niedawna. Grecy zdaje się oznaczyli byliową odległość na piętnaście kilometrów, ale synowie Atlantydy byli w sprawie tej lepiej poinformowani i dowód tego pozostawili nam również zaklęty w tymże pomniku. Weźcie wysokość piramidy, to jest cyfrę 148 208 i pomnóżcie ją przez miliard, a otrzymacie z bardzo nieznaczną różnicą jedynie aktualną odległość od Słońca, ustaloną obecnie na mniej więcej 149 milionów kilometrów. Wreszcie, jedna jeszcze uwaga. Znany był Atlantom również i promień polarny, i ustanowili byli system metryczny na tych samych zasadach, jak i my. Oto dowód tego. Egipską miarą długości był łokieć stanowiący 0,63565621 metra, zaś promień polarny ma 356 521 metrów. Czy to nie uderzające? Wypada nam zapoznać się sumarycznie z politycznymi i religijnymi zasadami, na których opierały się prawa i konstytucje tego narodu, zdumiewającego nas wielkością swoich koncepcji. Szure przeczuwał tu prawdę, utrzymując, że u Atlantów religia była formą rządów, albowiem kapłani byli absolutnymi kierownikami kultu opartego na filozofii boskiej, panowali nad psychiką narodu i co za tym idzie, byli twórcami praw będących w zgodzie z ową filozofią. Prawo obowiązujące i religia były tak ściśle z sobą połączone, że stanowiły prawie jedno. Kapłani, doskonale wtajemniczeni i znający wybornie prawo obowiązujące w planie fizycznym i astralnym, między innymi także wszelkie prawa w dziedzinie hipnozy, panowali przez tajemniczy i zbawienny terror, który potrafili wszczepić w umysły niewtajemniczonych i pozostałe masy narodu. To, co obecnie nosił na nas miano magii lub cudów, mniejsza o wyrażenia, stanowiło dla nich zabawę dziecięcą. Nekromancja nie miała dla nich tajemnic i wywoływanie wysokich duchów, ogniś do rasy tej należących, było dla nich wielce pożyteczne. Jednym z najpotężniejszych środków działania ich była masowa sugestia, trochę podobna do tego, co się dzieje dzisiaj jeszcze u was w pewnych centrach religijnych zwanych cudownymi np. przykład Lourdes kapłani ci byli w stanie w danych okolicznościach pobudzić do czynu cały naród stosownie do potrzeb uprawianej przez nich polityki Wojna u Atlantów nie była również tym czym stała się z biegiem czasu to jest barbarzyńskim mordowaniem się wzajemnym właściwym apoge' tak zwanej cywilizacji Jedynym celem wojny bowiem było nie tylko powiększenie terytorium stosownie do zwiększającej się wciąż ludzkości, ale jednocześnie chodziło im o zabezpieczenie sobie odpowiednich ilości pracowników przeznaczonych do uprawy roli i ciężkich zajęć w ogóle, z czego wypadało, iż fakt każdej śmierci ludzkiej był w przeciwieństwie do ich założenia. Wychodząc z pomienionej zasady, wojna u nich nie byłaby najmniej krwawą rozprawą, a była wzięciem na własność za współdziałaniem wyższego ducha, duchów niższych. W naszej epoce, noszącej, jak już byłem wspomniałem, nazwę cywilizowanej, sprawy załatwiane bywają w inny sposób, gdzie jednak szukać należy prawdziwej cywilizacji. Na czele rządów cywilnych stało kolegium, złożone z siedmiu kirofantów, których nikt nigdy nie widział. Byli oni przede wszystkim w ukryciu, a rozkazy ich przechodziły przez zespół grupy złożonej z siedemdziesięciu kapłanów, wyedukowanych specjalnie do pełnienia pomienionej funkcji i których niezwykła charakterystyka mogła nam przedstawiać się jako barbarzyńska. Kapłani ci wychowywani od dzieciństwa w podziemiach w Wielkiej Świątyni zostawali pozbawieni wzroku natychmiast po urodzeniu. Zabieg ten miał na celu pobudzenie ich wrażliwości duchowej, astralnej. W ten sposób bowiem nie pozostawało im w świadomości wspomnienie, ani żadna możliwość poznawania form materialnych planowi ziemskiemu właściwych. Byli oni wielkimi jasnowidzami i oni tylko jedni mieli prawo zbliżenia się do chirofantów i słyszenia ich głosu. Oni tylko mogli, wypowiadając się wobec powołanych potem w ciemnościach świątyni, podawać jak należało rozkazy owych mistrzów i bogów, przemawiających przez nich zarazem. W Egipcie natomiast bóstwo było przez kapłanów wystawiane pod postacią słońca, Nigdzie nie widziano go pod formą ludzką upostaciowanego i dlatego w tenże sposób hirofanci ukrywali wielkość swą za osłoną ociemniałych kapłanów. Wspomniane zaś przedstawienie bóstwa pod widzialną formą było rodzajem obrazu mającego pozory absolutnej realności. Wyobraźcie sobie glob świetlany w ciągłym ruchu obrotowym będący tak, by mógł przedstawiać oku wszelkie swe powierzchnie, bóstwo ciągle czynne i bezustannie działające. Glob ów produkował ciepło, promieniowanie boskie, światło, wiedza boska i rzucał w koło siebie snopy iskier, czynność twórcza. Egipt zachował postać bóstwa, symbol rach, słońca, adorowanego w duchu jako postaci boskiej przez wtajemniczonych, a jako rzeczywistości przez naród utrzymywany umyślnie w nieświadomości. Oto jeden więcej jeszcze węzeł pomiędzy Atlantydą a kolonią jej, będącą częściowym tylko zwierciadłem cudów kontynentu, wówczas już skazanego na zagładę. Jeszcze słowo w sprawie bardzo ważnej i interesującej a mianowicie co do pisma, którego znajdujemy ślady w krainie faraonów. Święte owo pismo nie składało się z poszczególnych znaków graficznych jak u nas, lecz z kombinacji kolorów. Z siedmiu podstawowych kolorów kombinowanych z sobą w sposób przedstawiający 77 różnych znaków wyrażających nie znaczenie, a idee same. System ten oparty był na ścisłej bardzo znajomości świetlanych fenomenów astralnych i mowa ta kolorowa posiadała bardzo głębokie znaczenie i służyła do dwojakich celów, a mianowicie cel pierwszy do zachowania ezotrycznego znaczenia świętych pism i tekstów przed okiem niewtajemniczonych. Cel drugi do utrzymywania łączności ze światem astralnym albo raczej mówiąc właściwie ze światem elementali. Na początku mych rewelacji o Atlantydzie wspomniałem o sprawie nadzwyczaj ważnej, o znajomości zupełnej tajemnic hipnozy i sugestii. Obecnie zniewolony jestem powrócić do tego tematu, by wyjaśnić to, co na uwagę zasługuje. Przede wszystkim łatwo zrozumieć, iż wszelkie komunikowanie się z elementalami nie daje się urzeczywistnić za pomocą słów. Ze względu na samą naturę owych sił kosmicznych, które, że się wyrażę w ten sposób, stają się istnościami wtedy dopiero, gdy inna siła, myśl lub życzenie na przykład, dodaje nowy czynnik do ich czynnika pierwotnego, mowa ludzka może być zrozumiała. Jedyny zatem sposób komunikowania się z nimi polega na podstawie kombinacji kolorów i wrażeń. Otóż Atlanci, którzy nie tylko wywierali swą władzę na świat fizyczny, ale rządzili również i w astralu, dzięki swym zadziwiającym wiadomościom praw fizycznych i przyrodniczych, byli uświadomieni także doskonale w tajemną ową mowę kolorów i wrażeń, i dalecy byli od bagatelizowania jej. Przeciwnie, byli oni w stanie oswoić, albo inaczej mówiąc, udomowić, że się tak wyrażę, cały legion istności niewidocznych, posłusznych im w świecie astralnym, na podobieństwo niewolników w świecie materialnym. Stało się to również jednym z powodów katastrofy, która zniszczyła całą tę część lądu. Nasuwa się pytanie skąd i jakimi drogami doszli byli Atlanci do posiadania tej potężnej władzy nad owymi siłami elementalnymi. Kto udzielił im tej mocy nad wszystkim tym, co dotychczas usuwało się było przed wszelką odnośną kontrolą? Jak to już zaznaczyłem kilkakrotnie, Zawdzięczali to oni swoim głębokim badaniom fenomenów, ujawniających się w pewnych przypadkach jasnowidzenia. Też same fenomeny mogą mieć miejsce i miewają rzeczywiście i obecnie, ale nie potrafimy wniknąć w ich tajemnice praktycznego zastosowania i zużytkowania. Niektóre niezwykle wrażliwe na wibracje świetlane, astralne osobniki widzą czasami, to jest w stanie specjalnym obudzonej świadomości, barwne sieci, a nawet snopy całe jarzącego światła. My zwiemy je dzisiaj barwną aurą, która jest niczym innym jak drganiem myśli podniesionym na barwny język astralny, czyli myśl zamieniona na barwną mowę. Ta aura to myśl na drodze do transformacji będąca i manifestująca się w postaci różnobarwnych promieni stanowi, jak to już zaznaczyłem, mowę astralną. Atlanci, którzy znali to prawo, zastosowali je do celów praktycznych, stając się panami wszelkich tego rodzaju inteligentnych sił rozproszonych i bez łączności z sobą będących i czyniąc z nich, dzięki wysokiej inteligencji swej i pierwszorzędnej sile woli, niewolników swych gotowych do wszelkiego współdziałania z nimi nawet w dziedzinie materialnej rzeczona mowa zachowana była w tak ścisłej tajemnicy że ci którzy ją zdradzili a nawet więcej ci którzy mylili się stosując ją karani byli śmiercią i zwyczaj ten znanym był jeszcze w starożytnym Egipcie przyczyna tego była prosta albowiem przez fałszywą interpretację albo niewłaściwe zastosowanie tej mowy wobec czynników, które tylko silna wola, inteligentna i światła była w stanie utrzymać w ryzie, mogły łatwo nastąpić katastrofy wywołane przez wyswobodzenie tych niewolników, zawsze niemal do buntowania się gotowych. Co zaś do siły medialnej, to siła ta, jak byłem już wspomniał, Miała szerokie zastosowanie we wszystkich swych formach i sposobach manifestacji. Należy mi jeszcze, przy sposobności owej transformacji myśli w czyn, w odpowiednich potem warunkach, dać Wam słowo objaśnienia w tym względzie. Humboldt powiedział gdzieś, iż każdy nerw otoczony jest odpowiednią sobie atmosferą. Zastanawiając się nad tym zdaniem w czasie, gdym był jeszcze w więzach cielesnych, sądziłem, że. Wielki uczony miał na myśli eksterioryzację nerwową i że ona to właśnie mogła być przyczyną i punktem wyjścia przeważnej części fenomenów medialnych. Obecnie, stojąc na odrębnym punkcie widzenia, pojmuję prawdziwość owej uwagi Humboldta. Każdy nerw posiada rzeczywiście swą własną atmosferę, ale atmosfera ta nie pochodzi z materialnej emanacji nerwu. Każdy nerw, o ile jest w istocie przewodnikiem myśli w czyn, słowa lub ruch, jest narzędziem idealnym dla wszelkiej siły zamierzającej manifestować się w bezwzględnie jakim celu. Atmosfera ta jest gęstszą wokoło medium, którego system nerwowy jest więcej podatny do odczuwania i przekazywania dalej najodrębniejszych drgań światła niematerialnego. Stąd wniosek iż naród tak doświadczony w wiedzy okultystycznej jak Atlanci, a raczej mówiąc ściślej ich kapłani, dalecy byli od zapoznawania siły, będącej w stanie dać im tak ważne wyniki.